to smakuje, że na dziesięciolecie klubu zdobywamy mistrzostwo. Możecie nie wierzyć, ale 10 lat temu, gdy rozpoczynaliśmy ten projekt, taki miałem z tyłu głowy cel, by po 10 latach zwieńczyć to mistrzostwem. Tak naprawdę od sierpnia przygotowaliśmy się właśnie pod ten mecz. Nasze treningi były, przynajmniej jeden trening w tygodniu był ułożony pod zespół z Bielska, nie kalkulując innych meczów, także niczym nas nie zaskoczyli. Graliśmy tak, jak pracowaliśmy na treningach. W każdym tygodniu była ta systematyczność właśnie imitująca grę rekordu. I uważam, że po prostu wykonaliśmy super robotę. Dobrze przede wszystkim broniliśmy i myślę, że to głównie zaważyło o tym, że Lubawa może się cieszyć z Mistrzostwa Polski. Ofensywnie mamy taką jakość, że praktycznie w każdym meczu strzelamy bramki, więc tu tylko chodziło o to, żeby jak najmniej tych bramek stracić i to nam się w tych meczach udawało i stąd to taki wynik. Nie udawało mi się od 13 lat już, także dla mnie to jest podwójne szczęście, że w końcu ta moja szczęśliwa trzynastka przyniosła mi szczęście i to jest teraz najważniejsze, a nie czułem przed tym meczem jakiejś wielkiej presji co do tego, że nigdy jeszcze nie zdobyliśmy mistrzostwa. Ciągle jesteśmy gdzieś tam w czubie tej tabeli, także myślę, że jeżeli chodzi o nasz zespół, to się dużo nie zmieni, bo jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne i fizyczne, także myślę, że to będzie, mam nadzieję, że to będzie kolejny dobry sezon. Myślałem, że to będzie czwarty lub piąty mecz, bo te zespoły są bardzo wyrównane, dlatego wydawało mi się, zresztą rekord też wygrał rundę zasadniczą, wydawało się, że potencjał obu zespołów jest wyrównany. Natomiast powiem szczerze, wygrana Lubawy w rekordzie, to był myślę krok do mistrzostwa. Tutaj było łatwiej, bo to jednak grali gospodarze u siebie. Natomiast wygrana w rekordzie spowodowała, że otworzyła się szansa na to, żeby zakończyć wszystko tutaj w Lubawie. No i gospodarze z tego skrzętnie skorzystali. Przy wspaniałej, pełnej publiczności się oglądaliśmy fenomenalne zawody. Byliśmy w ekstraklasie orędownikami powrotu w fazę play-off. Walczyliśmy o to 2-3 lata. Udało się i moim zdaniem play-offy pokazują swoją moc, pokazują swoje piękno, pokazują swoje emocje, a dla nas to jest z kolei też fajna rzecz, bo to jest produkt, który możemy też dzisiaj pokazać kibicom, pokazać sponsorom. Także ja uważam, że oczywiście będziemy pewne rzeczy wyciągać, jeszcze poprawiać, ale system play-off na pewno jest systemem, który w naszej Fogo Futsal Kraka się będzie dalej funkcjonował. Mogą zapłacić frycowe, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Tutaj też będzie kwestia jednak gry na dwóch frontach, czyli muszą pamiętać o lidze, gdzie będą chcieli pewnie obronić tytuł mistrza. Te Polski wiemy, że to nie jest łatwo, bo Piast Gliwice w tym sezonie też trochę odczuł granie w Lidze Mistrzów, ale myślę, że to jest tak fajny zespół, to jest zespół z takim potencjałem, a zakładam, że jeszcze biorąc pod uwagę, że będą grali w Lidze Mistrzów, to pewnie jakieś wzmocnienia jeszcze będą. Myślę, że tak jak pokazał Piast, tak myślę, że pokaże Konstanta Lubawa, że można w futsalowej Lidze Mistrzów walczyć, może nawet do Final Four, ale najpierw oczywiście muszę awansować do Elite Run przynajmniej.